Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, zostało nam aktualnie jedno zadanie poboczne, które mamy tutaj dostępne w dzienniku, oraz zadanie główne, czyli srebrna podszewka. Ja chciałabym się udać na Stare Miasto, ale zanim to zrobimy, to chciałabym się oczywiście przespać do rana. I na Starym Mieście zobaczymy, co możemy znaleźć. Ja ostatnio brałam też nowe, jak to się nazywa, listy gończe. I też może by było fajnie się tym zająć, ale to z tego co wiem, to są dwa, które możemy wykonać na przykład tylko w nocy. Także no, na razie zostawimy to. Na nie jeszcze przyjdzie pora. My, tak jak mówię, wejdziemy sobie na Stare Miasto i wydaje mi się, że fajnie by było... Czy zechce? Dobrze, masz złotóweczkę. Dostajemy co jakiś czas 50 expo za pomaganie bezdomnym, więc w sumie można powiedzieć, że się to zdecydowanie opłaca. Tutaj jest też mini questik. Młodzieńcze! Czy chciałbyś wziąć udział w diabelnie trudnej grze? To jedyna okazja, by przyjść z niczym, a wyjść jak król! Zasady są proste. Musisz uważnie obserwować, gdzie przemieszcza się złota moneta i wskazać, pod którym kuflem się chowa. To jak? Zaintrygowany? Czemu nie? Świetnie! Ile chciałbyś postawić na swoje zwycięstwo? Do wygrania będzie trzykrotność sumy, którą zaoferujesz. Polecam postawić 10 sztuk złota. Proszę, oto pieniądze. Pięknie dziękuję. Żegnaj, frajerze. No właśnie. Taki mini questik, można powiedzieć. Gościa się nie da złapać, tak, że nie będziemy nawet próbować. Widzę, że Lutz wrócił na swoje miejsce. Hej. Ja go już raczej teraz nie potrzebuję, no ale warto było to sprawdzić. Ja bym chciała wejść na Stare Miasto tym pierwszym wejściem, które spotykamy na samym początku gry, czyli od strony Karczmy Gerstranda. W sumie, jak już tam jesteśmy, to moglibyśmy wykonać to zadanie z tym całym Brunem. No bo dlaczego w sumie by nie? Mielibyśmy później pusty już dziennik. Już dużo zadań nam pobocznych nie zostało. Reszta będzie w Starym Mieście, także wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj coś poszaleć. Także najpierw się zajmijmy tym, a później wejdziemy sobie na Stare Miasto. Tutaj też w ogóle jest pijana kobieta. Hej, piękny chłopcze! Nie poratujesz damy buteleczką winka? Myślę, że już nie powinnaś więcej pić. Doprawdy? Może faktycznie wypiłam już za dużo. Zabierz ode mnie te pieniądze, bo jeszcze wydam je na więcej wina. No i pięknie. Pięknięta struna oczywiście. Gdzie jest ten cały nasz Bruno Mars? Tutaj gdzieś chyba powinieneś być. Czy ja się już z nim miałam... A nie, mieliśmy się spotkać przed bramą. Tutaj gdzieś. Kto to był? To był ten goniec, no nie? Moja reakcja była taka sama. Tak, Fiurek. Mieliśmy się spotkać chyba pod tą bramą, albo pod zachodnią. Nie wiem, która to jest, czy zachodnia. Zaczekaj, zaczekaj. Chyba mam dla ciebie paczkę. Dla mnie? Tak mi się zdaje. Okej. Okay. Bo ty jesteś Barwin, prawda? Nie, pomyliłeś mnie z kimś. Ja jestem Marvin, nie Barwin. W takim razie wybacz. Muszę poszukać faktycznego odbiorcy paczki. A to ciekawe. Dobra, jak już tutaj jestem, to zajmijmy się tymi polnymi bestiami. Chodź tu, polna bestia, bo nie mam czasu. Ewentualnie ja przyjdę 300 razy szybciej do ciebie. Dobra. Jeszcze raz bym sobie sprawdziła to. Nowy na Archolos. A, pod tą drugą bramą. Dobra, to na razie się tutaj, widzę, nie będziemy kręcić, bo to jest bez sensu. To jest jednak ta druga brama. To myślę, że na luzie możemy wejść sobie na Stare Miasto i chwilowo się niczym innym nie przejmować.
Na Starym Mieście mamy parę rzeczy do zrobienia. Zresztą wolałabym się zająć teraz od razu tym, ponieważ na Starym Mieście jest oczywiście dom do licytacji. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to my jesteśmy w stanie oczywiście ten dom zgarnąć do siebie. Więc witamy na Starym Mieście i mamy tutaj... Chyba sam Adanos mi cię tu zesłał. Słyszałem, że nieźle sobie radzisz z bieganiem po mieście i załatwianiem spraw. O co chodzi? Chciałbym ocieplić swoje stosunki z magami wody. Przez ostatnie lata nie układało nam się najlepiej, a w końcu to jedna z najbardziej szanowanych grup społecznych. Mhm. Próbowałem przekazać jakiś datek na ich świątynię lub na ubogich, ale jak to zasłyszałem, uważają mnie za osobę, która nie przejmuje się losem ubogich i dba jedynie o swój interes. Może jakiś gest dobrej woli odmieni ich zdanie? I tutaj wkraczasz ty. Będziesz musiał mi trochę pomóc tym gestem. Oczywiście nie pozostaniesz bez nagrody. Jestem wpływowym człowiekiem, potrafię się odwdzięczyć. Jasne. Przy okazji, czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Dowiedziałem się, że magowie rozdają ubogim ze slumsów regularnie ciepłe posiłki. Chciałbym, żebyś dostarczył dla maga Laudusa trochę ciepłej zupy prosto z mojej austerii. Mhm. Nie spodziewałem się, że sam zrobisz zupę dla ubogich. Sam? To niedorzeczne, jestem wyjątkowo zajętym człowiekiem. Masz tutaj przepis. Część składników znajdziesz na zapleczu, jeśli czegoś zabraknie, to zwyczajnie dokup potrzebne składniki. Mhm, jasne. W takim razie zabieram się za gotowanie zupy. Właśnie. Pamiętaj, gdyby magowie pytali, kto przygotował te zupy, to sam widziałeś, jak tkwie przy garach. Jasne. Masz niezły monopol. Widzę, że uzyskałeś niemały monopol na to, co robisz. Oczywiście. Ludzie wiedzą, co dobre. A już rekomendacja samego Robara II jest wystarczającym dowodem na jakość moich wyrobów. Mhm. Każdy, kto próbuje choć na chwilę zaistnieć na tym rynku, jest błyskawicznie przeze mnie detronizowany. Bez litości. Na pewno nie jeden chciał cię zepchnąć z tronu, by samemu przejąć twój interes. Tak, zdarzały się incydenty. Były one jednak na tyle nieporadne, że mogę w spokoju zajmować się swoim winiarskim imperium. Dobra, o wina oczywiście nie będziemy pytać. Tutaj jest Ilse, ale ona chwilowo nie będzie chciała z nami rozmawiać, też wam mogę powiedzieć. Chcę sprawdzić na szybko jeszcze tablicę z ogłoszeniami. Jakieś ogłoszenia? No to wszystko już oczywiście znamy. Zarejestrowanie handlarzy to nam raczej się nie przyda. Szkoda, że nie ma samej w sobie na przykład mapy górnego miasta. Tutaj jest nasz dom do licytacji. Kim jesteś? Nazywam się Danis i pełnię funkcję głównego sędziego w mieście Archolos oraz członka Rady Miejskiej. Myślałem, że to Roderich zajmuje się pobieraniem grzywien. Jeśli myślisz, że sędzia zajmuje się pobieraniem grzywien, to naprawdę mało wiesz o tym, jak funkcjonuje państwo. Moją rolą jest rozstrzyganie zawiłych prawnych procesów oraz egzekwowanie, by wszystkie organizacje w mieście przestrzegały rozporządzeń królewskich. Nie mam czasu na pobieranie grzywien za każdą drobną kradzież czy bójkę. To ja odpowiadam za to, żeby to miasto funkcjonowało zgodnie z wszelkimi decyzjami Jego Królewskiej Mości, Robara II. Jakie przepisy egzekwujesz? Większość moich codziennych zajęć jest objętych całkowitą tajemnicą państwową, ale skoro tak cię to interesuje, to mogę ci w dość ogólny sposób co nieco o tym opowiedzieć. Najważniejsze są podatki. To właśnie one sprawiają, że wielkie królestwa, takie jak Myrtana, mogą istnieć i zapewniać bezpieczeństwo tysiącom mieszkańców. Niestety, niektórzy przedkładają swoją własną pazerność nad integralność królestwa i unikają płacenia podatków. Dbam o to, by wszystkie księgi podatkowe na Archolos zgadzały się co do sztuki złota na czas przybycia królewskiego wysłannika. Oczywiście są też sprawy takie jak obowiązkowy pobór do wojska, zorganizowana przestępczość, standaryzacje królewskie, pozwolenia na budowę.
Dzięki, chyba tyle mi na ten moment wystarczy. Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Jego dawny właściciel został skazany na zesłanie do Górniczej Doliny. To miejsce nie będzie już mu potrzebne. Za co został skazany? Ta informacja nie jest dostępna publicznie. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że działał on na szkodę naszego wspaniałego miasta. Mogę jakoś pomóc? Właściwie to jest coś, co mógłbyś zrobić. To idealne zadanie dla człowieka z gildii kupieckiej. Zgodnie z przepisami, dom skazańca z całym wyposażeniem powinien trafić na licytację. Chciałbym, abyś udał się z tym dokumentem do węzela i poprosił o sporządzenie 5 kopii. Następnie rozprowadzisz je po Starym Mieście i innych ważniejszych miejscach. Dokładną listę znajdziesz na odwrocie dokumentu. Licytacja nie ma kwoty minimalnej, więc sporo osób, także tych biedniejszych, powinno być zainteresowanych. W związku z tą okazją będą mogli wejść do Starego Miasta. Im więcej osób się zjawi, tym lepiej dla skarbca miasta. Tylko się pośpiesz, licytacja odbędzie się już za 2 dni. Do tego czasu informacja musi być już rozwieszona. Mhm, oczywiście. No i świetnie, tutaj mamy też już sprawę załatwioną. Mamy tutaj jeszcze parę innych zadań. Tutaj jest sklep meblowy, możemy też zajrzeć. Ja chyba muszę jeszcze zajrzeć też do gubernatora Morisa. Witaj, chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Super. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. Oczywiście, widzę, że możemy okradać nowe osoby. O domu na sprzedaż to już oczywiście wiemy. Tak. Wystarczy, że jego właściciel w aktualnych czasach z drugiej strony poprzedniej... Jasne. Nie widzę, by mąż pomagał ci w sklepie. Leon woli przysiadywać całymi dniami. A to Leon jest jej albo prowadzić bezsensowne polityczne dysputy z tym swoim przygłupim kolegą. Skuno. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w prowadzeniu tego miejsca dokładnie tak, jak mi się podoba. Dobra, i to jest w sumie tyle, ile możemy chwilowo zrobić w tym sklepie meblowym. Może z czasem, jak będziemy mieć dom, to będziemy mogli zrobić tutaj więcej. Dobrze. To co, może wejdziemy sobie teraz tutaj. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? A czy tutaj ktoś ma jakąś kuchenkę? Może Morris ma u siebie? Już nie mogę tego słuchać. Musimy porozmawiać też trochę właśnie z gubernatorem, bo wydaje mi się, że tego nie robiłam. Szuka, on ma regały na książki, także może coś ciekawego. Jak najbardziej. Możecie sobie przeczytać. Ja oczywiście czytam poza nagraniem już teraz. Urzędnik. Witam, panie gubernatorze. Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? My chyba nie rozmawialiśmy, a no właśnie. Możemy porozmawiać. Opowiesz mi coś o prawach na wyspie? Twoja chęć poznania naszych praw jest naprawdę godna pochwały. Ale niestety mam sporo innych obowiązków i nie mogę spędzać całych dni na wykładaniu przepisów Archolos. To, co musisz wiedzieć, to fakt, iż nasza wyspa podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Królestwa Myrtany i Króla Robara. Mamy trochę więcej autonomii niż wyspy takie jak Korinis, przede wszystkim ze względu na skomplikowaną historię tego miejsca oraz spore znaczenie gospodarcze. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o podatki, pobór do wojska czy zarządzenia związane z systemem karnym, jesteśmy całkowicie zależni od Myrtany. Orkowie są już na wyspie. Musisz coś zrobić w tej sprawie. Chłopcze, spokojnie. Nasza wyspa jest całkowicie bezpieczna. Jestem pewny, że to, co widziałeś, to tylko jeden z żaboludzi. Kręci się ich trochę po wyspie, ale o ile nie wchodzi się na ich terytorium, to nie są one niebezpieczne. Ze względu na swoją budowę są niezwykle często mylone z orkami, szczególnie przez osoby, które dopiero od niedawna są na Archolos. Nie ma sensu się z nim kłócić. Chyba musiałem się pomylić.
Jak zostałeś gubernatorem? Przez wiele lat byłem zwykłym urzędnikiem. Każdego dnia sumiennie wykonywałem powierzone mi zadania i starałem się uczyć jak najwięcej od moich ówczesnych przełożonych. Nie zawsze było łatwo. Niektórzy na Archolos wciąż nie potrafią zrozumieć, że ta wyspa rozkwitła dopiero pod skrzydłami Królestwa Myrtany. Co gorsza, wiele osób uważa naszą biurokrację i przepisy za bezlitosny system, w którym nie ma miejsca na współczucie. Ale to zupełne bzdury. To właśnie prawo sprawia, że nie jesteśmy zwykłymi zwierzętami, niegodziwcami czy orkami. Całe życie byłem wierny Myrtanie i zostało to docenione, gdy król Robar II osobiście wyznaczył mnie kilka lat temu na nowego gubernatora. Od tej pory robię wszystko, by nie zawieść jego zaufania. Wiem, że pod jego przywództwem wygramy tę wojnę i wejdziemy w nową erę dobrobytu. Jakie są najnowsze wieści z frontu? Moje stanowisko nie jest bezpośrednio związane z militarnymi przedsięwzięciami Królestwa. Ani tym bardziej nie jestem upoważniony do udzielania informacji na ten temat. Jestem jednak całkowicie pewny, że gdy tylko pierwsze większe transporty magicznej rudy dotrą z Korinis do Vengardu, to orkowie szybko pożałują, że z nami zadarli. Magiczna ruda to niesamowity materiał, który daje nam ogromną przewagę nad tymi obrzydliwymi bestiami. Król bardzo mądrze postąpił, stawiając na ten atut w celu zakończenia wojny. Masz może dla mnie jakieś zadania? Nie, w tym momencie nie potrzebuję twojej pomocy. Dziękuję jednak za twoją ofertę i będę o niej pamiętał w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. No i świetnie, mamy właśnie przegadanego całego gubernatora. Tutaj też jeszcze jeden regał na książki. To akurat już znaliśmy o broni białej. Albo o rodzajach ogólnie broni. Dobra, bo ja bym chciała zrobić sobie kociołek rybaka dla naszego kolegi. Ale to musi jeszcze chwilę poczekać w takim razie. Wszystko jest możliwe. My możemy sobie iść tutaj w dół. I tutaj mamy sklep z biżuterią na wprost. A nie, to jest astrologa ta kryjówka. O kurde. Czyżby to była nasza pani z ogłoszenia, czyli pani wdowa? Jak najbardziej. Hej, ty. Mam cię. O kurde, silna jest. No. Naprawdę jest całkiem... O, 1100... Niczego tu nie znajdę. Ona nic nie ma w ogóle przy sobie. 1100 expa było za nią. Co takiego? Jaka to była liczba? A niech to, zapomniałem. Dlaczego mnie niepokoisz? Przepraszam. Nie, to ty wybacz. Powinienem notować swoje obliczenia. To nauczka na przyszłość. Mów, dlaczego mnie odwiedziłeś? Interesuje cię moja praca? No, zdecydowanie. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Można powiedzieć, że jestem uczonym. Magowie nie uważają moich prac za coś oddającego prawdę, a okoliczni mieszkańcy wolą tematy bardziej przyziemne. Jednak ja jestem dumny z badań, jakie prowadzę. Jestem astrologiem. Obecnie wielu moje prace traktuję jako ciekawostkę, a nie jako prawowitą naukę. Ale nie zniechęca mnie to. Dzięki zapiskom moje wysiłki nie pójdą na marne i nawet kolejne pokolenia będą mogły skorzystać z tej wiedzy. Potrzebujesz pomocy? Bardzo doceniam to pytanie. Ale obawiam się, że brakuje ci doświadczenia, by prowadzić ze mną obliczenia zależności i obserwacje nieba. Ale mógłbyś zakupić moje dzieła albo dzieła moich poprzedników.
Sprzedaję też takie przyrządy jak chociażby sekstant. Pohandlujmy. No widzę, że masz eliksir magicznego potencjału. Zwiększa obrażenia zadawane zaklęciami. Wow. Masz dużo telekines i sporo książek. O, premia do walki bronią jednoręczną. Siła, zręczność. Całkiem fajne książki masz. Ale myślę, że chwilowo mnie to nie interesuje. Ona miała przy sobie miedziany sztylet. Nie wiem, czy jak go nie podniosę, to się gościu nie fochnie. Bo może tak być. Tak. Właśnie się fochnął, dlatego wolałam się zapisać. Potem by zgłosił przestępstwo, no nie? Jest tak momentami. Szkoda, że jej się nie schował ten sztylet, bo normalnie no to i to wypadło i powinno to być nasze. Ale ponieważ upadło to na jego posesji, no to jest jego. Dobra, ale ogólnie to w tym starym mieście jeszcze przydałoby się odwiedzić panią z biżuterią. Oraz jest jeszcze jedno zadanie też tutaj. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy się zająć tą licytacją tego domu. Bo nie zejdzie nam na tym raczej dużo czasu, a byłoby to naprawdę miłe. Także możemy się jeszcze tutaj przebiec. Nie sądzę, żeby w tej sprawie. Tutaj jest chyba właśnie ten sklep z biżuterią. Tak, Dolina Złota. Także jeszcze wejdźmy sobie do środka. Cześć, Adrian. Hej. Co tu robisz? Pomagam mojej mistrzyni Suzanne. Chciałbym kiedyś tak dobrze wyrabiać biżuterię jak ona. Ale przede mną jeszcze sporo nauki. Na twoim miejscu nie obnosiłbym się z tym, skąd jesteś. Twierdzisz, że coś mi grozi? Jakby ci to powiedzieć... Nie każdy tutaj przepada za obcymi. W mieście nie jest jeszcze tak źle. Ale na wsi ludzie potrafią być naprawdę nieprzyjemni. Ta, zdążyłem się już o tym przekonać. Co słychać w świecie złotników? Suzanne to kobieta z żelaznymi zasadami, ale ma prawdziwie złote serce. Gdyby nie ona, dalej szorowałbym latryny w Syrenim Lamencie. No cóż, no to jeszcze w takim razie są Suzanne za... Mam nadzieję, że sprawa, jaką do mnie masz, będzie warta mojego czasu. Na początek cię okradnę. Masz całkiem ładny dom. A, dziękuję, dziękuję. Poprawdzie to moja pracownia złotnicza, którą wydzierżawiłam od dawnego właściciela. Niech mu ziemia lekką będzie. Facetowi z czasem się zmarło, a ja najęłam czeladników i rozbudowałam ją do rozmiarów całego cechu. Jesteś złotnikiem? Mistrzenią złotnictwa, jeśli już pytasz. A na imię mi Suzanne. Marvin z tej strony. Chcesz czegoś? Co masz na stanie? Sprzedażą zajmuje się jeden z moich czeladników, Adrian. Ja przyjmuję tylko zamówienia specjalne. Co masz na myśli, mówiąc zamówienia specjalne? Biżuterię wykonaną z wysokiej jakości kruszcu i kamieni szlachetnych. Widzę, że mam przed sobą prawdziwie zacnego gościa. Może chcesz przejrzeć moją ofertę? Pamiętaj tylko, że wykonanie każdego z takich przedmiotów zajmuje zwykle kilka dni. Aż kilka dni? Prawdziwa sztuka wymaga czasu, a u mnie nie znajdziesz partactwa. No to miło. Pokaż. Wybierz co ci... Ona ma właśnie amulet Nordmarczyka, dlatego ja jestem nim zainteresowana. Za 2000 sztuk złota... Masz pierścionki Nordmarczyka? No widzę, że nie masz. A masz jeden. To co? Może od razu cały set byśmy kupili? No niech będzie. Potem o tym zapomnę i się dopiero narobi. Także możemy sobie teraz zmienić naszą biżuterię. Ten amulet matki, no, dawał nam naprawdę sporo życia, ale... Warto będzie ten amulet Nordmarczyka. No i ten jeden pierścień. Też na pierścień Nordmarczyka. Teraz nasze wszystkie statystyki wyglądają tak. Mam tylko 69% broni jednoręcznej. Mało. Będziemy musieli chyba troszeczkę dopakować jednak broń jednoręczną.
tutaj jest obywatel jakiś zwykły. Jesteśmy przy kolejnym punkcie i tutaj możemy zgarnąć sobie jedno zadanie. Hej, młody! Wysłuchaj mnie, dobra? O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego? Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Cholera. Tak w zasadzie to chodzi o mojego szefa. Chcesz pobić swojego szefa? Nie, absolutnie nie. To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musisz. Powiedzmy, że podsłuchałem swojego szefa. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczniejsze niż w innych dzielnicach miasta. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza to tutaj zbędny wydatek. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odegrać teatrzyk, bym nie stracił pracy. Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednią nagrodę. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach w pobliżu. Masz brzmieć groźnie, tak aby mój szef się przestraszył. I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię i udowodnię, że ktoś taki jak ja nadal jest potrzebny. Umowa stoi? No, stoi. Dobrze, pomogę ci. Wyśmienicie! Jeżeli wszystko się uda, to jutro około północy będę tu na ciebie czekał. No i świetnie. No to co, myślę, że obeszliśmy sobie tutaj większość rzeczy. Ja bym chciała wejść do jakiejś pierwszej lepszej chaty i dostać się do jakiejś kuchenki, ale... O, proszę bardzo, tu mamy kuchnię. Przygotuj posiłek. To miał być kociołek rybaka, z tego co mi się wydaje. Gdzie to jest? Kociołek rybaka. Zrobimy oczywiście jeden i zaniesiemy od razu. Musimy też iść do węzela, żeby nam zrobił te całe... Jak to się nazywa? Ojejku, zapomniałam. No, te... Cholera jasna. Ulotki? Tak, ulotki. Dobra, zamotałam się znowuż. To co, może byśmy zruszyli sobie ten wątek i spróbowali coś tutaj pokminić. Każde zadanie po trochu. Widzę, że Nirka idzie do siebie do chaty. Jesteśmy już blisko w sumie węzela, także akurat tutaj żaden problem. Potem będziemy mogli porozwieszać te ulotki w tych miejscach tam, gdzie trzeba. W ogóle ja mam teraz bardzo mało pieniędzy. Będę potrzebowała troszeczkę więcej, około 1000 chyba sztuk złota, nawet ponad. Ponieważ będziemy mieli questa do zrobienia. Ale to jeszcze za chwilę. Cześć, węzel. Hej. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. Proszę, oto dokumenty. Na osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Super. Dzięki za pomoc. No i pięknie, to co? Idziemy rozwieszać. Chyba ludzie wracają właśnie z kościoła. No, tak to wyglądało. Dobra, bo tutaj jest gdzieś chyba jedna tablica na placu targowym, także zacznijmy może od niej. Gdzieś tutaj koło krawca powinna być tablica z ogłoszeniami. Jest. Zostaw ogłoszenie. Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. No to ciekawe. Królewscy zwiadowcy potwierdzają, że wyspa Londram została zajęta przez orków. Dobra, myślę, gdzie będzie kolejny punkt. Dwa były na Starym Mieście chyba. Wszyscy mieszkańcy wyspy zostali z niej. My w sumie musimy iść do magów wody, oddać ten cały kociołek, także może byśmy... Beznadziejna pogoda. No, zgadzam się z tobą, robotniku. Dobra. Tutaj chyba nie było.
Ale to wszystko na spokojnie. Przejdziemy i ogarniemy. Jak widzicie, tych zadań pobocznych jest naprawdę bardzo dużo, ale no, podobno twórcy mówili, że jest około 190 misji łącznie w grze, plus dużo jakichś tam jeszcze losowych takich wydarzeń właśnie, które też nam dają, wiadomo, punkty doświadczenia. Także tak to wygląda. Dobra, skoczymy do magów i jeszcze jedna tablica jest w porcie. Pewnie się zastanawiacie, skąd ja to wiem. Ogólnie to nagrywam drugi raz ten film, bo oczywiście coś mi się musiało popsuć podczas nagrywania. No i tak wyszło, że w sumie to robię drugi raz to samo. Ja miałam iść chyba do Laudusa, także... Cześć, Laudus. Ej, ty. Witaj, magu. Ernesto prosił mnie, bym przekazał prosto z jego austerii ten gar zupy dla biednych mieszkańców portu. Witaj, młodzieńcze. Bardzo miło mi to słyszeć. Każdy dar jest mile widziany. Ernesto sam przygotował ten ciepły posiłek? No, można tak powiedzieć. Tak, osobiście widziałem, jak gotował zupę. Powiadasz? No dobrze, chyba nie próbujesz mnie oszukać. Jeśli to faktycznie Ernesto przygotował tamten posiłek, to znaczy, że jest na tym świecie więcej dobra niż wcześniej myślałem. To pocieszająca myśl. No i świetnie. Talerz ciepłej strawy, to się nazywa to zadanie. Dobra, nam zostało tutaj w porcie jeszcze jedno miejsce. Dwie tablice są na Starym Mieście. No ja nie wiem, czy dobrze poszłam, że złożę tędy. Trochę może nie za bardzo. Chociaż w sumie obie drogi są poprawne, bo potrzebujemy się dostać na targ rybny. Także jesteśmy na targu rybnym i tutaj powinna być tablica ogłoszeniowa na dole. Witam tablicę ogłoszeniową. I super. Marvin, znowu się spotykamy. No, cześć, widzę, Kazim. Że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie? Znalazłeś Jorna? No, nie za bardzo. To długa historia. Rozumiem, nie musisz mi opowiadać. Mam nadzieję, że ostatecznie wszystko dobrze się ułoży. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... To musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiły. Co miałbym zrobić? Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. No, jakiś interesik? Cholera, co mi tam. W końcu pomogłeś nam wszystkim po przybyciu do wioski. Kto wie, czy gdyby nie ty, to ten staruch Albin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak 2 poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca, a tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować dom. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta, od strony portu. No dobra. Widzę, że gościu jest jakimś cudem, jakimś bogatym kupcem. Znaczy wiadomo, nie jest kupcem, ale no, gra go traktuje jako kogoś z wyższej półki. Trochę mnie to dziwi, no ale dobra. Jak widzicie, trochę bardziej się tłoczno zrobiło w tym mieście. No cóż, bywa i tak. My byśmy od razu, skoro pamiętam, to poszli do jakiegoś handlarza i na przykład posprzedawali parę rzeczy. No jest to chyba logiczne. Plus do tego wszystkiego potrzebujemy iść do krawca, także
myślę, gdzie by tutaj iść. Może od razu do krawca. Nie wiem, ile gościu sobie zażyczy za strój bogatego kupca. Tutaj jest przy okazji handlarz różności. Ja mam parę rzeczy do sprzedania, których i tak nie będę używać. Na przykład nie będę używać na pewno tego pasa ochrony. Pas do siły to może sobie zostawię. Do zręczności nie będę używać. Żeglarza, no jest całkiem fajny. Południowców nie będę na pewno. Pas wojownika z Nordmaru oczywiście zostawiamy. Skórzany pas też już mi się raczej nie przyda. Pierścień południowca to też nie dla nas. Pierścień pożogi raczej nie. Twardych kości. Pirata to też nie. Odwagi. No niezbyt. Żywotności może sobie zostawię i ten oświecenia może też. Amulet pirata oczywiście niepotrzebny. No i dobra, i w sumie wzbogaciliśmy się trochę, więc jesteśmy na plusie. Tysiaka musimy oddać oczywiście do Kazima. No, a jeżeli chodzi o krawca, no to już do niego oczywiście zmierzamy. Myślę, że po tym krawcu udam się na Stare Miasto też oddać zadanie do Ernesto. I zobaczymy, jak to się zakończy. Chyba już raczej będzie po sprawie. Mieliśmy tylko za nim zupę. I jesteśmy w takim razie u pana krawca. Witam cię. O, jeszcze cię nie okradłam. Chciałbym, ale... bogatego kupca. 400 sztuk złota. Niebieski, zielony czy czerwony? Czerwony może niech będzie. Bez czapki, z czapką. Nie będzie z czapką. Od razu widzę, że gra mi go założyła. Nie o to chodziło. No ale... dobrze. Fajnie, że można sobie kupować różne. Takie jakby spersonalizowane trochę. Dobra, czyli strój bogatego kupca mamy, tysiaka też. Czyli wystarczyłoby w sumie znaleźć tylko Kazima. No ale my wracamy na Stare Miasto. Myślę, że przejdziemy się może tędy. Też powinniśmy raczej trafić. Chociaż tak trochę na okrętkę idziemy, no ale... niech będzie. Nie ma co się przejmować. To jest możliwe. Kazim miał czekać od strony portu. Ale to i tak na razie musimy z tym zaczekać, bo nie rozwiesiliśmy jeszcze wszystkich tych ogłoszeń. Zostały nam jeszcze dwa. Dwa na Starym Mieście. No, zresztą idziemy teraz już tutaj. Nie wiem, czy można być tego pewny. A ty kim jesteś? Widzę, że miałeś więcej szczęścia niż ja. Ci cholerni strażnicy nie chcą mnie wpuścić do środka, a mam bardzo ważną przesyłkę do dostarczenia. Co powiesz na pokaźną sakwę złota w zamian za przejście kilku kroków? Sprawa jest dość delikatna, więc muszę najpierw wiedzieć, czy się zgadzasz. Brzmi interesująco. Żadne złoto nie śmierdzi. Dobra, słuchaj uważnie. Zaniesiesz tę małą skrzyneczkę do pokoju na ostatnim piętrze hotelu i zostawisz ją przy łóżku. Po wszystkim spotkajmy się tutaj. Ja będę miał zlecenie z głowy, a ty trochę złota w garści. I co jest w skrzyneczce? Co jest w tej skrzynce? Powiedzmy, że mały upominek dla mojego dawnego przyjaciela. Nie wie, że tu jestem i chciałbym zrobić mu małą niespodziankę. Dobra, to miło. Chociaż ja coś czuję, że to jakiś przekręt. Raczej na pewno. Dobra, czy my... no jesteśmy od strony tego sklepu z biżuterią. I tu jest przy okazji jedna tablica. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę, gdzie miały być te tablice, bo jeszcze jedna tutaj gdzieś na Starym Mieście. O, tylko żeby się teraz do tego jak najszybciej dokopać. Niektóre problemy same się rozwiązują. Jest ciężko. Gdzież to jest? Przecież oczywiste. Boże święty, za dużo tych wszystkich notek. Powiedziałem dokładnie to samo. Nie mogę zajmować się. No kurde, znajdę to dzisiaj. Zdanie już znasz.
Ej, nie mam pojęcia. Dobra, znajdzie się gdzieś ostatnia tablica. Pewnie będzie gdzieś po drugiej stronie. Tam, gdzie na przykład Austeria jest. Tutaj jest hotel, więc moglibyśmy też tą sprawę załatwić. Nie chcę płacić, bo ogólnie tutaj mamy właśnie hotel i trzeba zapłacić. Dlatego myślę, że użyjemy sobie zwoju snu. Na tym oto strażniku. Mały upominek, tak? Mały upominek. Ostatnie piętro hotelu na starym mieście i zostawić przy łóżku. No i pięknie. Marvin, nie chciałam, żebyś szedł spadnko, ale okej. Okay. Sprawdźmy. Pora rozejrzeć się za odpowiednim miejscem. O, tutaj, podłóż, skrzynkę. Ja coś czuję, że to jest jakaś bomba, no ale może nie. Zobaczymy. Tak czy inaczej możemy się już stąd zmywać. Cześć, Limak. Chyba nie jesteś. No, mogę cię okraść. No nie jestem jednym z gości, już wychodzę. No i pięknie. Dobra, to myślę, że tutaj po drugiej stronie może być gdzieś jakaś tablica ogłoszeń, także jeszcze byśmy na szybko sobie to zrobili. No chyba na pewno, no bo to tak by wyglądało. Chociaż tutaj tablica ogłoszeń, jak tutaj jest tylko sam taki sklep. Tam na dół się nie zejdzie nigdzie, ani nie wejdzie. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Oczywiście ja bym sprawdziła, gdzie to jest, ale mamy z tym trochę kłopot. To przecież oczywiste. Tutaj jest nasz dom, który możemy wylicytować. Tu jest tablica. O! Zostaw ogłoszenie, super. Do mnie do Poznania. Muszę go zanieść Kazimowi. Od strony portu. Wejść od strony portu, tak? To wejdźmy na mapę. Od strony portu to będzie w tamtą stronę. Czyli to będzie któreś z tych bocznych. Zaraz jeszcze bym skoczyła do Ernesto. Od strony portu to może być albo to. No to raczej nie. Może to tutaj gdzieś. Mój mąż uważa inaczej. Tutaj na przykład. Przy okazji z tą skrzyneczką byśmy ogarnęli. Sakiewka od południowca. Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniejszego spotkania. Jedne, co po nim zostało, to niewielka sakiewka. No to sprawdźmy zawartość jeszcze na szybko. Pewnie będzie na samym dole. Czy nie? Skórzany mieszek. Ja mam tego oczywiście trochę, pójdę nam to pootwierać. Moje rzeczy. Co to jest? Nie mam pojęcia. No w pismach to raczej tego nie ma. Magia, artefakty, pancerz, żywność, napoje, bronie. Musi być w tej ostatniej kolumnie. Zaraz powinnam kończyć oczywiście odcinek, już dawno powinnam, ale no kurde, za dobrze mi się oczywiście gra. Co to jest? Skrzyneczka zwykła.
A to nie jest to? Tak. Liścik od południowca, 100 sztuk złota i eliksir życia. O, teraz znajdę ten liścik. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Masakra. Liścik od południowca. Schematy, mam cię. Niestety pilne sprawy zmusiły mnie do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonuje podjętą robotę, dlatego zostawiam tutaj obiecaną nagrodę. W ramach przeprosin za niestawienie się osobiście przyjmij proszę ten eliksir życia. Pochodzi on z moich rodzinnych stron i wspaniale radzi sobie z ciałem. Bądź zdrów. Dziękuję bardzo, no naprawdę fajny południowiec się nam trafił. No i możemy, widzę, się napić tego eliksiru. Albo nie. To fajny południowiec. Nie wiem, gdzie się zapisałam, chyba w dupie. Dobra, moi drodzy. W takim razie myślę, że sobie zakończymy na tym zadaniu o nazwie Mały Upominek. I tej mikstury leczniczej to jednak nie będziemy pili. Tej mikstury życia. Natomiast, no cóż, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i w kolejnym myślę, że spotkamy się pod domem Ernesto, ewentualnie obok Kazima. Tak czy inaczej będziemy kończyć sprawy w Starym Mieście i będziemy wyruszać do Wilczego Leża. Także trzymajcie się i cześć!